Dzień dobry, nazywam się Tomek Niebudek. Dzisiaj mamy grę Bitwa o Tortugę. To jest gra z wydawnictwa Fox Games i ona jest, w nią się gra tylko z dwóch graczy od 7 lat i w nią się gra około 15 minut. Taki jest jej przód, taki jest jej tył. Teraz pokażemy zawartość tej gry. Są dwa rodzaje flot. Jest czerwona to jest hiszpańska, a czarna to jest piracka i są statki za 1, za 2 i za 3 punkty. Ten statek za 1 punkt może się ruszać do przodu, za 2 na ukos, a za 3 do przodu i na ukos. Są trzy zasady, które obowiązują w tej grze. Pierwsza zasada, że się odkrywa te statki, bo najpierw nie ma nic odkrytego i można nim dowolnie się obkręcić ten statek. Druga zasada to jest, że można tym statkiem się obkręcać. Bo normalnie on może tylko tak, jak pokazują te kropki. Czyli na przykład taka trójka może się teraz ruszyć tu, tu lub tu. I trzecia zasada to są ruchy i nie możesz się ruszyć na swój statek, ale możesz się ruszyć na statek przeciwnika. Możesz też się ruszyć na pole, gdzie nic nie ma. I też na kawałek z wodą. I jeśli się ruszysz na statek przeciwnika, to go zbija, to ściągasz go z planszy i kładziesz do swoich punktów, bo tu masz takie punkty i stąd wiesz ile. I jak ma się takich 7, to się wygrywa. Teraz pokażemy, jak się gra w Bitwę o Tortugę, ale zanim. Moja prawa strona to jest są Hiszpanie, a moja lewa strona to są piraci. Zaczynają Hiszpanię, oni odkrywają statek hiszpański i obkręcają go do przodu. Teraz piraci odkrywają swój statek i próbują jakoś tak też go ustawić, żeby miał dużo miejsca. Teraz Hiszpanie atakują statek piratów i zdobywają 3 punkty. Teraz piraci muszą szukać. Znaleźli dwójkę i ją tak obkręcają. To teraz Hiszpanie obkręcają sobie statek i teraz piraci znaleźli kolejny statek i go sobie obkręcają. Idą dalej, żeby tutaj coś zbić, ale hiszpańska flota łapie to, zbija i tym sposobem flota hiszpańska wygrała, bo zdobyła 2 trójki i 1 jedynkę. Ta gra mi się podoba dlatego, bo ona jest szybka, jest fajna wojna i też jest trochę podobna do bitwy pojedynku robotów i różnią się tym, że tu się odkrywa te statki i są nowe też, że tu można zrobić te statki się obracają, można tymi statkami zrobić więcej manewrów i tym, że tu się gra na punkty. Dziękuję, że to oglądacie, do następnego filmiku. Pa, pa!